kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 26. Bogaty i biedny. Drogie dzieci, pewnego dnia Pan Jezus opowiedział historię bogatego i biednego człowieka. Pierwszy był bardzo bogaty. Tak bogaty, że mógł posiadać wszystko, czego tylko zapragnął. Nawet nie potrzebował pracować. Miał najpiękniejsze ubrania, najsmaczniejsze jedzenie, mieszkał w pałacu i całymi dniami bawił się i ucztował. Biedny człowiek miał na imię Łazarz. Bardzo chorował. Całe jego ciało było pokryte ranami. Był tak bardzo biedny, że nie miał nic do jedzenia. Jego jedynymi przyjaciółmi były psy, które przychodziły lizać jego rany. Łazarz często przychodził siadać u drzwi domu bogatego człowieka. Miał nadzieję, że zjawi się ktoś, kto da mu choć trochę okruchów chleba ze stołu bogatego człowieka. Ale nikt nigdy tego nie zrobił. Czy bogacz wiedział, że u jego drzwi siedzi biedny Łazarz? Ależ oczywiście, że tak. Ale nie chciał mu pomóc, ponieważ był skąpy i egoistyczny. Pewnej nocy bogacz i biedny Łazarz umarli. Kiedy ktoś umiera, wtedy znajduje się od razu przed Panem Bogiem. I Pan Bóg zapytał ich: cóż zrobiliście dla mnie podczas całego waszego życia? Kiedy bogacz znalazł się przed Bogiem, musiał powiedzieć mu prawdę. Byłem niedobry podczas całego swojego życia. Nie pomagałem biednym, byłem egoistyczny. Chciałem tylko się bawić i dobrze zjeść. Nie mógł okłamać Pana Boga. A Bóg wiedział, że ten człowiek popełnił wielkie grzechy podczas całego swojego życia i wcale ich nie żałował. Pan Bóg musiał więc go ukarać i wrzucił go do piekła, razem ze złymi aniołami. Piekło jest domem diabłów. Ci, którzy znajdują się w piekle, nie widzą Pana Boga, nie kochają Go. Ich ciało pali się całymi wiekami w prawdziwym ogniu, który nigdy nie gaśnie. I nikt nie może im pomóc. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby pomóc wszystkim ludziom iść do nieba. Jeśli ktoś idzie do piekła, to jego wina, nie Pana Jezusa. Piekło nie jest miejscem dla tych, którzy mówią tak do Pana Boga. Dla grzecznych dzieci. Ono jest karą dla tych, którzy są niegrzeczni, którzy mówią nie Panu Bogu. Jak bardzo sprawia Panu Bogu przykrość, kiedy nie jesteśmy dobrzy, jak Jego prawdziwe dzieci. Kiedy Łazarz znalazł się przed Panem Bogiem, powiedział mu: zawsze starałem się robić to, co sprawiało Tobie radość. Cierpiałem bez uskarżania się. Byłem Tobie posłuszny z całego serca. Pan Bóg wiedział, że Łazarz mówi prawdę. Wezwał swoich aniołów, a one zabrały go do nieba. Niebo jest domem Pana Boga. Ci, którzy są w niebie, nigdy już nie będą cierpieć. Są blisko Pana Boga i to sprawia, że są bardzo, bardzo szczęśliwi. Mogą oglądać Pana Boga. Znają Go osobiście. Są tam razem z Matką Bożą, aniołami i świętymi. Niebo jest dla tych, którzy są przyjaciółmi Pana Boga. Idą tam po swojej śmierci. A co z tymi, którzy nie byli wystarczająco grzeczni, aby pójść od razu do nieba i jednocześnie nie byli aż tak źli, aby znaleźć się w piekle? Dokąd oni pójdą? Oni pójdą do czyśćca. Ci, którzy idą do czyśćca, są ukarani za grzechy, które popełnili i cierpią przez cały czas, ale wiedzą, że pewnego dnia pójdą do nieba. Czy wiecie, że możemy pomóc tym, którzy znajdują się w czyśćcu, aby mogli szybciej pójść do nieba? Aby to uczynić,
Musimy myśleć o nich i modlić się za nich. Możemy odmówić modlitwę Zdrowaś Mario i prosić Matkę Bożą, aby tych, którzy są w czyśćcu, zabrała do nieba, tam, gdzie ona przebywa. Uczymy się na pamięć. Czym jest niebo? Niebo jest domem Pana Boga. Czy będziemy oglądać Pana Boga w niebie? Tak, w niebie będziemy oglądać Pana Boga. Kto będzie razem z nami w niebie? Razem z nami w niebie będzie Matka Boża, aniołowie i wszyscy święci. Pytania do katechezy 26. Gdzie mieszkał bogaty człowiek? Czy nosił piękne ubrania, czy jadł bardzo smaczne potrawy? Co robił całymi dniami? Czy on kochał Pana Boga? Czy pomagał biednym? Jak nazywał się człowiek, który siedział u drzwi jego domu? Kim byli jego jedyni przyjaciele? Dlaczego bogacz nigdy nie pomógł Łazarzowi? Co przydarzyło im się tej samej nocy? Co dzieje się z człowiekiem zaraz po jego śmierci? Co bogacz powiedział Panu Bogu? Dokąd Pan Bóg musiał go wysłać? Co dzieje się z tymi, którzy idą do piekła? Kto znajduje się w piekle? Czy bogaty człowiek był szczęśliwy w piekle? Dokąd wysłał Pan Bóg Łazarza po jego śmierci? Czy Łazarz jest szczęśliwy w niebie? Jak długo on tam zostanie? Gdzie chciałby Pan Bóg, abyśmy znaleźli się po śmierci? Czy w niebie będziemy widzieli Pana Boga? Kto idzie do nieba? Kto idzie do piekła? A kto idzie do czyśćca? W jaki sposób możemy pomóc tym, którzy znajdują się w czyśćcu, aby szybciej poszli do nieba? Świetnie! Zadanie. Dziś pomódl się za tych, którzy cierpią w czyśćcu.